Hello, hello. Czy jest tam ktoś? Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć Krzysztof, cześć Adrian, cześć Kumaty, cześć Percelku, cześć Oski, cześć Robix, cześć Seba, cześć Fuller. Hej, hej, witam, witam wszystkich. Jak mi jadzionek? Tak pół nudno, pół pracowicie. Dzisiaj miałam trochę obowiązków domowych, to musiałam się ogarnąć trochę z życiem. No a potem to siedziałam i grałam, także... Tak, jestem Hito. Witam. Od razu mi się ciepło zrobiło, jak zobaczyłam, kurde. Na ten sweter nie był dobrym pomysłem. Cześć, słodka Beza. Cześć, Magok. Się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji z dowódcą Bezą. Ojej, wow, hiszpańska inkwizycja z dowódcą Bezą. Okej, okay, interesting. Cześć, Jutka. Tak, na pewno. Nie, zobaczyłam precelka i zaraz zrobiłam się gorąco. Wyglądał mniej więcej taki paradoks. O, no proszę, proszę. No, nie było live'a w sobotę, bo byłam u siostry tak, cały dzień, także niestety nie wypaliło. Ale no, nadrabiać Blair Witch i inne to... Będziemy chyba w następną sobotę, tak mi się wydaje, bo tak nabrałam ochoty, żeby w końcu zajrzeć do Gorki 17, ale trochę się boję, właściwie bardzo się boję, cykam się, bo z tego co pamiętam skończyliśmy kiepsko dosyć. Jestem taki zmęczony po 10 dniu, pierwszy dzień taki pracowity po Hiszpanii. O, to już wróciłeś. Nie zdążyłem wrócić, nadrobić notatek, już prawo jazdy robi, w ogóle wycieczki do Poznania, staże, ojej. To spoko, bo dużo zrobię w życiu, ale to szybko się wszystko dzieje. A z dobrej wieści to odebrałem certyfikat z Erasmusa i z egzaminu miałem 100% z praktycznego. O mój Boże, gratuluję Seba. Ale szaleństwo, no to ty to dopiero ogarniasz życie. Podziwiam. Podziwiam. Gdzie dzisiaj przejdziemy i ile będzie powtórzeń walk? Na pewno dużo. Jesteśmy w takim momencie gry, że jest strasznie dużo problemów potworowych. Akurat wróciłem ze szkoły. O, miło. No zawsze mogę cheaty włączyć, ale jak już raz włączę, to już będziemy musieli wszystkie walki przechodzić cheatami, bo nie będę dostawać za to expa. Dobra, włączmy wam ekran. To by było dobrym pomysłem. W sumie. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuło od czasów, kiedy uruchamiałam tą grę ostatnim razem. To chyba to wybierałam. Ała, jest głośno, wiem. Dobra, chyba jest okej. Okay. Tak, tak, Seba, jasne. Ja myślę, że my tej gry nie przejdziemy na live do końca. Nie wiem, czy kiedyś o tym wspominałam, ale najlepiej mi się odrabia lekcje przy jakichś filmikach, a przy live to już w ogóle. Dziś piszę wypracowanie na historię. Minęły dopiero 2 tygodnie, a już się boję egzaminów zawodowych, a to dopiero za 2 lata. Ojej. No to powodzenia z wypracowaniem. W takim razie życzę. Nie stresuj się tak bardzo. Jeszcze masz dużo czasu na stresy. Będziesz się stresować parę miesięcy przed. Daj sobie na wstrzymanie. Cześć, Kronos GP. Witaj. No właśnie, no też jestem ciekawa, Seba. Jaka szkoła i jaki zawód. Wszyscy damy radę. Dam i ja. Ja nie wiem w czym, ale dam radę. Gorki 17. O Jezus. Aha, dobra. Jesteś... Aha, bo myśmy szli do kanałów i... Zostawiał nas ten koleś, ten Rosjanin. Tak ostatnio żeśmy kończyli, tu gdzieś mniej więcej.
Czy ja nie powinnam w ogóle... Czekajcie, czy ja mogę się przełączyć teraz, czy się zrąbię wszystko? Nie mi się zrąbię, no. Jaka gra jest wredna. Aha. Mryganie ekranu. Dzięki bardzo. Czy ja mogę to zamknąć? Jezus. Górki 17, wyłącz się na chwilę. Zakończ. Dzięki. Chciałam wyłączyć to, o, żeby było przyjemniej. Zaraz znowu będzie głośno, uwaga. Technikum organizacji reklamy. To jest głównie praktyczne, bo to w sumie zależy od tego, czy będę mieć szczęście, czy nie. Ojej. Organizacji reklamy. Wow, to brzmi poważnie. Ja dziś miałem pracowity dzień, dostałem 50 zł na piwko od klientek za dobre mycie głowy. O mój Boże, jesteś ten fryzjerem? Ale fajnie. Mogę się do ciebie zgłosić? Dostanę jakąś zniżkę? Kanały. O matko, biotechnologia medyczna. Jeszcze większy kosmos. Same kosmosy. Szkoda, że stare gry kolidują z nowymi systemami. No, niestety. I tak cud, że w ogóle Gorki 17 działa. Co prawda jest na Steamie, ale nie wszystkie gry gogowo, steamowe jednak działają na tych nowych systemach, więc dobrze, że działa. Dobra, myśmy tu mieli tak. Muszę zobaczyć ekwipunki. Gdzie jest ekwipunek? Tu są umiejętności strzeleckie. Tu był ekwipunek. O Jezu, mamy dużo rzeczy, bo myśmy zabrali chyba wszystko temu Wasiliemu, bo on nas opuści właśnie zaraz. Ma jakiś pistolet na strzałki też. Nie wiem, w sumie sporo rzeczy mamy, ale nie mamy dużo rzeczy do leczenia niestety. To jest ten problem. Ale to zobaczymy. Dobra, na razie zobaczmy tak, jak to jest. Teraz tu nie miał się ktoś pojawić. Jesteśmy blisko kanałów. Szukajcie dużego zaworu. Myślę, że jesteś influencerką i przyjmujesz ich. Ci ludzie są tam na dole, tutaj. Dawno by już zginęli. Jestem fryzjerem, nie mogłem ochronić innych. Jest to mój salon, przykro mi, ale teraz muszę odejść. Kogo ochronić, o czym ty mówisz? Zaczekaj, to gratuluję, znasz ten teren. Fajnie. Zróbcie to sami. Ja muszę iść, muszę. To jak się dorobisz Spójrz. Własnego salonu, to nie chętnie przyjdę. Demony opanowały jego myśli. Oui, on może być psychotyczny, ser. A on może być psychotyczny. Chyba powinien był zostać z nami. Nie pamiętam, czy można było w trakcie walki zrobić save'a. Właśnie, tu demony, mamy strasznie dużo. Weźcie moje kule do piekła! Demony! Ja się na to nie pisałem. Nawet nie wiemy, czy można je zabić. Musimy znaleźć członków pierwszej grupy. Żywych lub martwych. Oh yeah. Siri ze swoim akcentem by mógł przekazywać poważne wieści. Były śmieszne. Tak, super. O, dziękuję, Oski. Dobra. Czy ja mogę zapisać... Nie, nie mogę zapisać gry podczas walki, ale lipa. Dobra, co my tu mamy? Jakiś Hornet. Garcia. Te Garcie są najgorsze. Czekajcie, czy te beczki wybuchają, czy to nie są te beczki? I tu jest Garcia. Czy Garcie się zapalały? Bo ja już nie pamiętam. Problem w tym, że mamy mniej członków drużyny, więc ja nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają, że ja to przejdę niby. Który z nich miał miotacz ognia? Czekajcie, bo ten ma ogłuszenie. Paralizator. Mamy jeden granat. Dobra, to my się możemy w sumie zbliżyć, czy... Nie, tutaj mi zabraknie.
żeby się aż tak zbliżyć, kurde. Który z nich miał ten podpalacz? A, czy ty miałeś podpalacz? Też masz granat. Masz wrzut nie na palmu w ogóle. Możemy spróbować w sumie. To nie wiem, czy powinnam podejść bliżej. Zapytaj beczkę, czy wybuchnie. Super. Hornety robią cię łatwopalnym, przez co karabin Garcia może cię podpalić. O nie! To niedobrze. To ty masz ten podpalacz pewnie. Miotacz ognia, dobra. Tylko, że ty musisz być blisko. Oj, to będzie ciężkie. Dobra, zbliżmy się może troszkę. Spróbujmy z tym wyrzutnią na palmu. Okej. Okay. Teraz się trochę wycofajmy. Ty się schowaj za skrzynką. W ten sposób cię tamten nie trafi. A ty... I ty się broń. A ty to nie wiem co, kurczę. Dobrze by było tą Garcię załatwić, ale... się obawiam. Dobra, masz karabin jakiś normalny? Masz. O, świetnie se stanęłam. Jeszcze bliżej muszę. Teraz on mnie załatwi. Dobra. Umrzemy. Umrzemy wszyscy. Ano, racja. Mam skrzynkę. Ale trochę się boję do niej podejść, już zwłaszcza teraz. Może na te skrzynki, kartony, bo Hanka miała przez nie przewalone w życiu. Super, dzięki. Dobra, koniec tury, boję się. Umrzemy. Umrzemy wszyscy. Jest druga skrzynka, tak swoją drogą. No, wiedziałam, że mnie tam Garcia dopadnie. O, mam kontratak! Dobrze. O nie, jeszcze tamty mnie... Nie, już dobra. Ten mnie załatwił. Okej, masz 22, więc w sumie jest łatwo już cię załatwić. Tylko musimy znaleźć odpowiednią broń, która zabierze mu aż tyle punktów. To jest... Nie no, Uzi to raczej... Chyba karabin z tego jest najlepszy. Trochę się boję, że ten mnie tu machnie. Dobra, spróbujmy. Cześć, Lukega! Jezu, 3 punkty mu zostały, nie? Dobra, schowaj się tu za tą skrzynką. Ty. Podejdź tutaj. Weź go tym paralizatorem. Teraz to nie wiem. Może też tylko... Czy ta skrzynka mi spłonęła? Nie. Czy w ogóle jest możliwe, żeby ona mi spłonęła? Cześć, Miraf. Miałbym bekę, jakby nie trafił, no. Ale myślę, że możemy tym napalmem jeszcze tego machnąć. Chociaż trochę mi szkoda, bo nie mamy tego dużo. Ale z drugiej strony... O, tu nie ma za bardzo. Dobra, weźmy jeszcze jeden, korzystajmy. One są straszne, mi się nie podobają. O, dobra, czy już wszyscy wszystko wykorzystali? Tak. Skrzynia się nie spali, no to dobrze, dzięki za info. O mój Boże, nie, on mnie dźgnie i to poniżej pasa. O, faktycznie jestem łatwopalna. Dobrze, że tamtego ogłuszyłam.
Nie, tamten też jest... O nie, tamten też mnie dźgnie. Auć. Ups. Dobra, tego musimy załatwić, bo on już ma tylko 3 punkty. Więc go weźmiemy z czego? Z jakiejś broni typu łom na przykład. Dobra, to go powinno załatwić. Super. Nie chcę wiedzieć, czym on dźga. No właśnie, ja też nie chcę wiedzieć. Jakimś bolcem. Bolca nam wcisnęli. Dobra, i cofnijmy się tutaj może. Kurde, ty masz ten... Nie, to jest strzelba. Kto ma ten głupi podpalacz? Znowu się zgubiłam. Czy ty masz podpalacz? Nie, ty masz granaty w ogóle. Masz pałkę, zapałkę. Świetnie. Ty miałeś podpalacz w takim razie. Kurde. Jesteśmy w dupie trochę z tym. On jest tak narażony na wszystko. Dobra, spróbujmy go machnąć i spróbujmy odejść tutaj. I tak nam się dostanie równo. Dobra, wszyscy wszystko wykorzystali? Nie, ty jeszcze nic nie wykorzystałeś. A jak rzucę granatem, o, to może ich obydwu zahaczy. Zahaczy ich obydwu? Trochę tak wygląda. Strzelaj. Okej. Okay. Temu 2 punkty zostały. Nie mam pytań. Cofnij się tutaj, o. Dobra. Wszyscy wszystko. Zobaczmy, co nam zrobią. Okej, okay, ten padł z przepalenia. Za gorąco mu było. Dobra, ci się zbliżą, ale... O, okej, okay, dobra, nic nam nie zrobili, świetnie. Teraz ty jesteś łatwopalny. To jest trochę lipa. Jeszcze granatem można rzucić w te. Ale nie wiem, czy on ma jeszcze jakiś granat. Czy on ma jeszcze jakiś granat? Nie. Nie za bardzo. Czy ty masz granat? Każdy powinien mieć. Masz, ale ten... O, ma ten zwykły. Dobra, tu rzućmy. O, szczęście nawet. Wow! Dobra. Trochę im to tam zabrało. Schowamy się tutaj, powiedzmy, na razie. Cześć, Torgus! No, dawno nie było. Cześć, Dadzio. Pamiętaj, by otworzyć, bo już trochę stworów padło. A to w sensie one znikną jak ten? Kurde, jak znikną, to będzie lipa. Kurczę, to... Czekajcie, bo... Aha, ten nie wykorzystał... Ten wykorzystał swoje ruchy. Ja bym podeszła tym do tej skrzynki. I się obroniła na razie. Czy ja tu mogę coś jeszcze zrobić takiego, może z shotgunem? To muszę trochę podejść. To mnie dźgną chyba. Okej. Zakład azotowy w Tarnowie Mości w trakcie II wojny światowej został przejęty przez Niemców, a jego nazwę zmieniono na... Co? Stick Softwerke Mostice? Wasza beza uczy i bawi, a właściwie ani to, bo ta wiedza wam się nigdy nie przyda. Dzięki. Dzięki za info.
tam nie ma czasem noży do rzucania. Nie wiem. Zobaczymy. A czy w sensie, czy ja mam jakieś noże w Fipunku? Bo jakieś tam chyba miałam. No, nie, chciałam, żebyś wziął tą skrzynkę. Czy ja muszę podejść z tej strony? Otwórz. Kamizelka kuloodporna. Zabierz wszystko. Dobra, i stanę sobie tutaj na razie w takim razie. Jezu, wszyscy są łatwopalni już. Za bullshit. Ja jeszcze muszę do tej drugiej skrzynki dojść. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Dobry wieczór, Susan Mayer. Dobra, co ty możesz zrobić? Możesz go jeszcze ogłuszyć. W sumie. A nie, nie mogę tym. Ale mogę tym. Muszę stanąć bliżej. Take this! Dobra. Ty sobie tam stój, a ty masz przerąbane jak zwykle. No oczywiście, co tak stanęłam, że... O, tu mam też noże do rzucania. Ale one tak działają na taką krótką odległość. To jest ta wyrzutnia na palmu, ale ja powinna mieć jakiś karabin jeszcze. O. Też pewnie nie trafi. Wow. Żeś mu zabrał. A ty jeszcze możesz coś zrobić, ale nie masz co w sumie. Może Garcia na końcu. No właśnie, wolałabym Garcia najpierw, żeby dostać się do tej skrzynki tutaj. Kamizelka daje ci zbroję, tak jak mają potwory. Lekko, średnią i ciężką. Okej. Okay. Cześć, Eloki. Ciekawostka, no. dzięki, bo ja tak dużo o tej grze nie wiem, także wszystkie takie rzeczy mi się przydają. Okej, dobra, trochę się ruszyli. Teraz tak. Ty. Jeszcze się nie mogę zbliżyć na tyle, żeby użyć czegokolwiek w ogóle na tej Garcii, chociaż może będę mogła użyć karabinu. O! Dobra. Ty. Co ty możesz zrobić? Czy ty masz kija baseballowego? Wow, szczęście mamy! Wow, 10. O, 6 punktów mu zostało. Dobrze idzie. I Jarek Owicz. Gdzie jest ta twoja zacna strzelba? Do tej strzelby masz dużo amunicji. Strzelaj. Dobra, padł. Okej, to musimy uważać, żeby go nie zabić w takim razie. Jak celujesz w potwora, to widzisz, że celownik ma czerwone obramowanie. Im bliżej jesteś, tym pełniejsze i więcej obrażeń zadajesz. Z daleka zadajesz mniej, mniejsza celność, celownik jest niepełny. Okej, dobra, dzięki. Za info. Dobra, zbliżmy się tutaj. Co prawda trochę lipa, bo akurat on nas może zjeść, no ale trudno. Ja chcę jak najbliżej do tej skrzynki, bo potem może nam czasu nie starczyć. W sumie nie jest tak źle. Myślałam, że będzie dużo gorzej. Tylko będziemy musieli się wyleczyć dużo. Dobra. Czy ty bliżej podejdziesz? Nie. Dobra, to podejdź tutaj. I w sumie tego Garcia możesz łomem machnąć. Wow, chyba dostanę level up. No właśnie, nie można zapisać w trakcie walki Jotka. Niestety. Już próbowałam wcześniej. Co żeśmy mieli dawać te punkty? Już nie pamiętam. Masz 5 punktów? Może to szczęście, bo ono jest fajne. Celność.
kontratak. W zdrowie mi ktoś mówił ostatnio, że nie ma sensu, bo to daje tylko po jednym punkcie. Więc może w celność 2 i może w opanowanie. Szczęście daj wszystko. Czemu? Aż tak. Dodamy 2. A, chciałam to. Panowanie nie ma sensu, zdrowie też nie. Aha, okej. Okay. Dobra, to damy więcej w celność i więcej w szczęście. Kontratak mi się też podoba, bo często daje sporo. Dobra. O, on może podejść do skrzynki, super. Zabierz tą skrzynkę. Pistolet na strzałki to już drugi. O, i 3 bandaże, świetnie. Cudownie. Jesteś łatwopalny i wściekły, panie Jarku. Toporem go załatwię? Niemożliwe. O, szczęście. Już 30 punktów. Zwycięstwo! Najlepiej najpierw celność u wszystkich, bo wtedy nie marnuję amunicji, a potem kontratak. Okej, okay, dobra. Dzięki. Hej! Zwycięstwo! O, wow! Kogoś tu zażerają w tych kanałach. Wściekły to zadaje 200% obrażeń. Tak, zrobiłam to. To jest satysfakcjonujące. O nie! Czemu ja mam od razu walczyć z wszystkimi? Przecież ja nie mam życia. Jarek, musisz się wyleczyć. Masz przerąbane. Dobra, weź ty się... gdzieś schowaj czy coś na razie. Oh my goodness. Filmy się naprawiły? Nie. Myślę, że nie. Nie ruszałam tego do ostatniego razu, więc myślę, że nie. No, z deszczu pod rynnę. To się wykrakał z pozorami. Dobra, mamy Caterpilla razy 2 i te dziwne pseudomałpy. One nie były takie ciężkie z tego, co pamiętam, ale... no, różnie może być. Dobra, czekajcie. Ty miałeś podpalacz. Jeśli dobrze pamiętam. Gdzie jest ten twój zacny podpalacz? Tutaj, też od niej, świetnie. Podejdźmy do niego i go podpalmy. Ta! Zapomniałam, że on jest... I teraz nie mogę wczytać nawet! On mnie załatwi tutaj! Co za bullshit! Nienawidzę tej gry tak bardzo! Dobra, może zrobimy inaczej. Ogłuszymy go naszym super... tym. O, wtedy nic mi nie zrobi. Mogłam strzelić w beczkę w ogóle! Aaa, jestem taka niemoralna. Taka niezręczna sytuacja, no. Za późno. Za późno. Dobra. Atakujcie mnie, skubańce. Muszę tą beczkę trafić. No i teraz mi ten stanął, ale ten się przybliżył na tyle, że może w beczkę trafię. Dobra, chodźcie, pistolety. Tylko tak, żeby może... Wow! 40 plus 2! I ten też dostał sporo. I level up! Złość 15. Tak, ja jestem niemoralna. Lama roku. Dziękuję. Ja zawsze. Dobra, to szczęście w celność weźmiemy aż 3. I w kontratak. Tak zrobimy. Dobra, i... żeby było się wycofać.
tak mnie pewnie zjedzą. Ty, mój drogi, żeby było kolejną beczkę, ten ma 8 punktów tylko. Ten by mógł go załatwić swoją zacną siekierką. O, dobra, padł. Przynajmniej tego mamy z głowy. I został nam ten. Caterpillar. Nieszczęsny. Nie wiem, czy warto w niego strzelać, czy... Nie zdążyłam nawet tej kamizelki ubrać. Wow, ale zabrałeś. Czy ja wybrałam nóż, czy łom? Mi się wydawało, że łom wybrałam. Dobra, idź się, schowaj. Tego nam zeżrą, zapewne. Czaty, wysyłamy matkę lamy. Podpal go. Nie, już nikogo nie podpalam. A tu nie ma żadnych skrzynek, nie? Chyba nie. Nic nie widziałam. Tutaj takiego. Ten mnie zażre. O nie! Co on mi zrobił? On mnie sparaliżował? Mam nadzieję, że nie. Co on mi zrobił? Ja potrzebuję celić w beczkę. Celić w beczkę! Wycelować w beczkę! Dziękuję. Szczęście. O, dobra, przynajmniej tego załatwiło. O, dziękuję, Robix, za cheerki. Dobra, teraz ten pan. Ten pan tego pana. Dobra, strzelamy w niego, to mu więcej zada obrażeń pewnie. Tylko muszę stanąć chyba tutaj. Dobra. Ten fajnie... Nie, czekajcie, Jarek jeszcze. Tylko on ma... Jak to zrobić, żeby on trafił w beczkę? Czy to mu... Nie wiem, czy jak trafię w beczkę, to... tego to załatwi, bo masz 75. Gdzie jest mój karabin? Tu. Dobra, wyceluj. Nie, kurde, to lipa. Jestem taką lamą. Dobra, wszyscy. Czemu nie ma żadnej dupeczki w drużynie? Za niedługo będzie, Torgus, za niedługo. Coś ci za dobrze idzie. No, doświadczenie. Cześć, Kądziu. Dobra, na 23. Tobie lepiej idzie strzelanie, więc myślę, że go zastrzelimy. Jeszcze szczęście dostał. Wow, od razu go załatwił, świetnie. Dobra, panie Owicz, gdzie pan jest? Musimy tego załatwić. Weźmiemy naszego wiernego shotguna. Dobra, i cofnij się. I jeszcze ty. Podejdź tu. Druga lama. O nie, jeszcze 27 punktów. Dobra, może nas nie zazrę. No, wszyscy wykorzystali swoje szanse. Bardzo dużo zrobił wybór tej paczki. No, niestety on za daleko stał. Trochę lipa. No, znowu coś mi robią. Wylazło jeszcze coś z tunelu! Co ma 40 punktów życia. Co za bezczel. Który to oberwał, ty, jak zwykle. Jak zwykle, ty zawsze obrywasz, panie Jarek. Dobra, 11 punktów. Chodź tu.
weź mu skilla, skija przywal. Może mu zabierzesz resztę. Dobra, zabrał mu resztę. Ale co ja mam mu zrobić? Przecież on jest daleko. Dobra, podejdź no tutaj, obróć się w tę stronę i się broń. Jak zginie jedna postać, to przegrana, czy wszyscy muszą zginąć, żeby game over? Jedna osoba wystarczy, że zginie. Bo to jest tak fabularnie ustawione, że wszyscy muszą przeżyć. Zabij go, Karcie. Pilnujesz życia? Tak, patrzę na swoje życie. Trochę. Nie otaczam go. Teraz zobaczymy. Niech on podejdzie trochę. Ja się boję, że zaraz wylezie kolejny. No właśnie. Wiecie co? Dobra, to skoro mamy pilnować swojego życia, to weźmy plasterek może na siebie. Bo i tak pewnie potem będę musiała go wziąć. Masz bandaż, to weź bandaż. No Jarek już nie ma nic, więc trudno. Więc się bronimy i niech oni podchodzą. Turbo klapkiem. Okej. Okay. No nie, jeszcze trzeci, no! Ile ich tu wylezie? Co za bullshit. Ta gra jest tak wredna. Mogłam zostawić te beczki. Jest mój wierny karabin. Ile mam naboi? No, trochę mam jeszcze. Dobra, 20. Strzelbą go... Nie. Może tu jak stanę. No! Jarek! Ja ci normalnie coś chyba zrobię. Stań. Dobra, przynajmniej padł. Jeden. Co tu się dzieje? Cześć, jaszczurka Julia. Teraz crash gry. Nie! Urwij mu jajka. O Boże. Czemu tak brutalnie? Jeszcze wyjdzie czwarty, nie? O, teraz jakbym granatem rzuciła. Czy ktoś ma jeszcze granat, moi drodzy? Chyba nie. To są jakieś dziwne amunicje, dziwne strzałki, noże do rzucania. On już ma tylko dwie amunicje. To jest masakra jakaś. Dobra, pani Jarek. On ma do strzelby dużo. Tylko błagam, niech pan nie spudłuje. Kurde, zasłoniłam Fieremu trochę. Nie wiem, czy ja powinnam jakoś bardzo oszczędzać tą amunicję. Trochę mi głupio. Ale nie podejdę aż tak blisko. Dobra, niech strzela. Okej. Okay. Ten też nie podejdzie aż tak blisko. Ale możesz z tej strony. Może pistoletem? A, miotacza, zapomniałam o miotaczu. Dobra, nieważne. Torgus niewyżyty dziś, no. Zagazuj ich, idziemy na kepsa przed kolejną walką. Tak. Teraz nas trochę zeżrą chyba. No. Ciekawe, czy dużo zabierają. Nie. To są takie małe prytki. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, użyjmy tego miotacza. Tylko ty miałeś miotacz. Mi się potem znowu... Tak, miotacz ognia. Dobra, chodź tu. No tylko tu jednego podpala. Myślałam, że tego drugiego też podpali. Aha, i został tylko ten jeden. Dobra, to weź go z kija baseballowego.
Machnij. Jej! Sukces, zwycięstwo! Normalnie jestem w szoku. Może nawet przejdziemy tą grę. Wypierdki z kanału. No, chciałabym. Jak tylko będziemy mieli okazję, to zapiszę grę. Saszmon. Saszmon. Ciekawe, czy... Cokolwiek. Czekajcie. Ciało jest jeszcze ciepłe. Musiał zginąć dosłownie kilka minut temu. Pośpieszmy się. Może McFadden jeszcze żyje. Jej, możemy zapisać grę! Super. Kanały 2. Okej, okay, super. Dobra, to jest, skoro możemy zapisać grę, to zrobimy sobie przerwę, myślę. Tylko niestety muszę wyjść, żeby zrobić przerwę do tego celu. Niestety. Jarek miał najmniej kili jak zwykle. No bo Jarek to Jarek! On nie ogarnia w ogóle. On pudłuje, nie ogarnia. W ogóle jest... Ja nie wiem. Typowy Polak. Że jest ciepłe, to nie znaczy, by je od razu wykorzystywać. Ale ja nie chciałam wykorzystywać. Moglibyśmy coś zjeść. Oni w ogóle nic nie jedzą w tej grze. Ja się pytam, jak oni żyją. A potem jeszcze będziemy musieli się wyleczyć, żeby iść dalej w sumie. Dobra, ale zrobimy sobie 5 minut przerwy. Czemu nie mogę przejść ekranem? Halo? Co za bullshit. Dobra. 5 minut przerwy, także za chwilę wracamy.